Bardzo dobra decyzja. Uśmiechnięta Polska z radością wita to, że nie ma świętych krów w Polsce. Ale z całą pewnością Zbigniew Ziobro nie należy do osób kompletnie niewinnych i prędzej czy później dowiemy się, myślę, wstrząsających rzeczy na temat jego działalności. Dlatego, że żadna choroba, nawet ciężka, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej. To wszystko jest zgodnie z prawem. Panie pośle, to odnosząc się, myślę, do takiego tematu, który no dzisiaj rozgrzewa polską debatę publiczną po raz kolejny, kiedy wydawało się, że to jest już taki spokojny tydzień przedświąteczny, no to gruchnęła ta wiadomość o przeszukaniu domu ministra Ziobry, no i też kilku innych, czy to funkcjonariuszy, nie wiemy dokładnie jeszcze. Co pan sądzi o tej decyzji prokuratury i czy według pana ta decyzja się obroni? Bardzo dobra decyzja. Uśmiechnięta Polska z radością wita to, że nie ma świętych krów w Polsce. I tak, po prostu, króciutko. Tak. A resztę się dowiemy z konkretnych komunikatów prokuratury. Ja nie jestem ani upoważniony, ani nie posiadam takiej wiedzy, żeby tutaj w szczegółach opowiadać, ale z całą pewnością Zbigniew Ziobro nie należy do osób kompletnie niewinnych i prędzej czy później dowiemy się, myślę, wstrząsających rzeczy na temat jego działalności. Słyszałem w Sejmie takie plotki, że ponoć są mocne kwity. Pytanie, czy jak mocne? No zobaczymy. Mam nadzieję, że Polacy będą mogli niebawem się zapoznać, przynajmniej z częścią tego materiału. A sam sposób tego przeszukania według pana był zasadny, bo mówi się tam o wybitych oknach, tak rozebranym płocie. Uważa pan, że to było może trochę przesadzone ewentualnie? W sensie, bo tutaj też oczywiście lament jest o to, nie tylko o samo przeszukanie, ale też w jaki sposób zostało przeprowadzone. No ja nie wiem, mnie tam na miejscu nie było i z tego co wiem, to Patryka Jakiego, który mówił o tych wybitych oknach i tak dalej, też na miejscu nie było, więc poczekałbym może na jakieś oficjalne stanowisko, a ewentualnie na jakieś zdjęcia, które dokumentują te rzekome bezeceństwa, których miały się służby dopuścić. No ale tak na przyszłość, to jak ktoś jest po pierwsze niewinny, to nie ma się czego obawiać. Przypominam te zacne, piękne słowa wypowiedziane przez polityka, przecież PiSu. A po drugie, jak ktoś nie chce, żeby mu siłowo wchodzili do domu, no to może by było dobrze, żeby po prostu tych, którzy wypełniają swoje obowiązki, polecenia prokuratury, wpuścił do tego domu. Byłoby miło, przyjemnie i nie trzeba by otwierać drzwi siłowo. A nie obawia się pan takiej też narracji teraz, że ludzie będą mówić, że no w tym momencie powiedzmy przystąpili do jakiegoś ataku, no bo Zbigniew Ziobro jest ciężko chory i to jest najlepszy moment, żeby w niego uderzyć i że to może być na przykład niemoralne. Nie obawiam się takiej narracji, dlatego że żadna choroba, nawet ciężka, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej. To wszystko jest zgodnie z prawem. Przecież nikt Zbigniewa Ziobro nie pozbawia możliwości leczenia, nikt go ze szpitala nie wyciąga, nie odpina mu respiratora. Po prostu prokuratura robi swoje, to co do niej należy. Już kończąc ten temat, Zbigniew Ziobro, no na początku tak naprawdę kadencji tego Sejmu, tak krzyczał właśnie do ław w większości, że ma nadzieję, że nie okażą się takimi fujarami. No i teraz mu się trochę te słowa wyciąga. Myśli pan, że to będzie takie trochę też, nie wiem jak to nazwać, przekreślenie takiej tradycji mimo wszystko w Polsce, że ani Trybunał Stanu się nie rusza, ani też polityków poprzednich rządów się nie rusza. No generalnie, ewentualnie jakieś pokazówki, ale zero takich realnych konsekwencji, czy to prawnych, tak, finansowych. Nie, po pierwsze nie uważam, żeby tutaj można się było doszukiwać jakiegokolwiek rewanżyzmu. To, co Ziobro wtedy sobie powiedział z mównicy, to był przejaw jego lęku, no bo on najwięcej i najlepiej wie, ile przeskrobał i co ma na sumieniu. I zazwyczaj tak jest, że ciężko przerażony człowiek po prostu głośno krzyczy, on w ten sposób dał upust swoim emocjom. A tu mamy do czynienia z państwem, które po prostu wykonuje swoje obowiązki. Mam nadzieję, że będzie wykonywało te obowiązki na dalszych etapach w stosunku do kolejnych osób. Jeżeli ktoś jest uzurpatorem i udaje sędziego, to nie ma prawa zasiadać w żadnym budynku, który należy do państwa polskiego. Należy taką osobę po prostu fizycznie wyprowadzić. Jeżeli ktoś jest uzurpatorem i udaje sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no chyba podobnie, prawda? Dlaczego uzurpatorzy mają zasiadać w państwowych budynkach, w państwowych instytucjach?
i udawać kogoś, kim nie są. Nie boi się pan też takiego scenariusza związanego z taką narracją teraz opozycji? No bo mówią już tak, no TVP na przykład. No ale co TVP? Chodzi o to, że 8 lat TVP było szczujnią? Tak, to prawda. Natomiast oni mówią o tym tak, że to było nielegalne przejęcie siłowe. Mówią, a ja już przestałem nawet słuchać, TVP, co oni mówią. Prokuratura, tak? Panie redaktorze, proponuję nie słuchać tego, co oni mówią, bo to jest tak głupie. Ciągle w Sejmie jest ponad 185 przedstawicieli tej partii, którzy mogą podtrzymać weto prezydenta, który wywodzi się z środowiska politycznego. Suma summarum, ciągle mają realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, nawet jeżeli nie mają większości sejmowej, ani senatorów. Więc jakby ciągle to jest rzeczywistość, a biorąc pod uwagę to, jak te dwie narracje się rozchodzą, gdzie wcześniej było mówienie tak o neo-KRS-ie, o innych neo-instytucjach, tak samo teraz jest o neo-różnych instytucjach, nie obawia się pan tego, że ten podział społeczny będzie już tak głęboki, że no już nawet nikt nie będzie w stanie zejść do samego dna i jakkolwiek go próbować naprawić. Znaczy do samego dna to zeszliśmy po 8 latach rządów PiS-u, a teraz staramy się od tego dna odbić i odbudować Polskę. Nie ma tutaj litości, nie powinno być litości dla nikogo, kto łamał prawo, kto niszczył demokrację w Polsce, kto niszczył praworządność. A te wszystkie wycia, które słychać, to ja zacytuję, znany będę dzisiaj dużo PiS-u cytował. Słychać wycie? Znakomicie. Czyli tutaj powiedzmy postawmy już kropkę w tym temacie, bo jeszcze jest jedna rzecz, która, no, która dzisiaj też trafiła do dziennikarzy z Biura Prasowego Koalicji Obywatelskiej, no, czyli ten taki wstępny wniosek do Trybunału, o Trybunał Stanu dla profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uważa pan, że ten wniosek jest zasadny, a nawet jeżeli powiedzmy to trafi przed Trybunał, to czy rzeczywiście to się skończy jakimiś reperkusjami dla profesora Glapińskiego? Uważam, że jest bardzo zasadny. Mam nadzieję, że jest dobrze udokumentowany i dobrze przygotowany. Prawie 80 stron. Ja wiem, nawet próbowałem się z tym zapoznać. Natomiast mi chodzi o to, że mamy tu do czynienia z niezwykle cwanym człowiekiem, który od lat wymyka się wymiarowi sprawiedliwości. Bo ja przypomnę, to jest ten sam Adam Glapiński, który na początku lat 90. współorganizował partię Porozumienie Centrum. Tam wystarczy hasła rzucić, tak? Telegram, Srebrna. To wszystko są elementy, w których brał udział Glapiński, elementy życia politycznego i do tej pory nikt mu nawet nie potrafił postawić zarzutów. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mam nadzieję, że już się nie wywinie, tak jak poprzednio mu się to udawało. I mam nadzieję, że ten człowiek, który doprowadził do wielu szkód, również w wielu polskich rodzinach, które wzięły kredyty, które uwierzyły w jego słowa, ten człowiek, który doprowadził do tego, że ta instytucja, która jest przecież tak ważna, która decyduje o sile polskiego złotego, o sile polskiej gospodarki, została upolityczniona. Mam nadzieję, że ten człowiek po prostu odpowie za to, co robił. I trochę tak jak w przypadku takich wielkich przestępców, nie jest bardzo istotne, czy odpowie za większy czy mniejszy fragment swojej działalności. Po prostu z punktu widzenia sprawiedliwości taki człowiek powinien wreszcie za coś odpowiedzieć i mam nadzieję, że tym razem to się uda.